Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich szuka seniorów, a dla nich wolontariuszy, którzy pomogą w ich aktywizacji. Wolontariusze mają wyciągnąć z domu seniorów i im towarzyszyć w kontakcie z otoczeniem. To jest głównie potrzeba relacji. Zwracamy się do samotnych seniorów, którzy czują się opuszczeni, nie mają z kim porozmawiać na co dzień i chcieliby się trochę otworzyć na obecność drugiego człowieka, ale też przez to otworzyć się na życie, które się dzieje dookoła, bo czasami jak umiera obecność drugiego człowieka, to umiera też chęć otwierania się na taką rzeczywistość. Także zwracamy się do seniorów, którzy są powyżej 60 roku życia, czują się samotnie, są samotni i chcieliby zbudować relację z wolontariuszem towarzyszącym taką długą relację, taką, która byłaby oparta na obecności, na zaufaniu i na przyjaźni. Cel na początku jest budowanie relacji, ale potem jest wyciąganie z domu. Mamy program Obecność, w którym są różne formy takiej aktywizacji. Te formy są oczywiście bezpłatne, zarówno dla podopiecznego, jak i wolontariusza. I to jest chociażby takie zbliżające już się w tej chwili śniadanie wielkanocne, w których zapraszamy naszych podopiecznych i wolontariuszy i organizujemy dla nich takie z prawdziwego zdarzenia śniadanie. Ale to są inne formy aktywności. Na przykład tutaj nasza wolontariuszka z Gniezna postanowiła zabrać swojego seniora, który ma 92 lata i bardzo lubi muzykę, ona też jest muzykalna i zabrała go na koncert 5 tenorów, który był jakiś czas temu w Gnieźnie. Pomogła też przy transporcie i była oczywiście z nim i świetnie się obydwoje bawili i planują już kolejny koncert. Stowarzyszenie podkreśla, że od wolontariuszy oczekuje pewnych zobowiązań, których potrzeba do stworzenia stałej relacji. To jest taka osoba, która jest, na pewno ma skończone 18 lat. To jest taki warunek konieczny tak jakby. I chciałaby zbudować relację z drugą osobą, czyli z seniorem, otworzyć się na niego. I to jest właściwie dwa główne wymagania. Resztę rzeczy jesteśmy w stanie też gdzieś dopasować. Wolontariusze też mają szkolenia. Natomiast no, oczywiście musi też dysponować czasem, ponieważ są to długotrwałe relacje i mówimy tutaj o takich minimum 2 godzinach w ciągu tygodnia, żeby po prostu ta relacja trwała, żeby ona miała też solidne podstawy, to musi być to minimum 2 godziny, oczywiście może być więcej. Jeżeli ktoś, czasami są już takie pary, które się tak zaprzyjaźniają albo stają się dla siebie wręcz rodziną, że spędzają dużo więcej tego czasu i wtedy to już zamiast spotkań takich w domu są również spotkania na zewnątrz i senior się otwiera w ogóle na życie i to jest, myślę, że najpiękniejsze w ogóle w tych relacjach. Wolontariusz ma być dobrze dopasowany do seniora i odwrotnie. Taki jest cel programu. Na początku musi się senior do nas zgłosić. My go staramy się poznać, jego pasje, jego hobby, jego zainteresowania, jak kiedyś lubił spędzać czas, jakiego wolontariusza by chciał mieć. Następnie tak samo robimy z wolontariuszem, ponieważ bardzo chcemy, żeby te pary były dobrane dobrze. Bawimy się, śmiejemy zawsze, że takie mamy małe biuro matrymonialne, może nie, no bo tutaj cel jest inny, ale bawimy się w takie swatki. I w momencie, kiedy już wiemy, że taki wolontariusz jest otwarty, senior jest również otwarty i pasują do siebie, to robimy zapoznanie. I to zapoznanie jest w tym momencie takie, że ja jako koordynator idę razem z wolontariuszem i seniorem. Spotykamy się w jego domu, poznają się. Potem są rozmowy, czy pasują do siebie, bo to tak nie zawsze musi być. Jeżeli pasują, to relacja się rozwija, już wolontariusz kontaktuje się bezpośrednio sam z seniorem, a my czuwamy i jesteśmy jako koordynatorzy, bo zarówno i jesteśmy w całej Polsce, ale ja jestem jako koordynator wolontariatu w Gnieźnie, więc czuwam. Czasami dzwonię, pytam, co słychać, angażuję w różnego rodzaju aktywności, które mamy w ramach programu Obecność. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich powstało w Francji w 1946 roku, także jesteśmy w tej chwili w 10 państwach na świecie. W Polsce obchodzimy w tym roku 20-lecie, więc to już jest naprawdę
długi czas. W całej Polsce mamy 600 par już ponad, także naprawdę to jest bardzo fajny wynik. W Wielkopolsce też jesteśmy od samego początku. W Gnieźnie jesteśmy ponad 2 lata. W tej chwili mamy takich czynnych par 13, które się regularnie spotykają. Niektóre są już takie, które trwają powyżej roku. Natomiast no, tak jakby można by powiedzieć, że głód jest większy, bo wiem, że tych samotnych seniorów jest dużo więcej w Gnieźnie i dlatego zwracam się z apelem, żeby nie czekali, żeby się skontaktowali poprzez później podany numer telefonu, zadzwonili. Zawsze możemy pogadać, ja wszystko wytłumaczę, opowiem i również apel taki sam do wolontariuszy, bo jak już się zgłaszają nam podopieczni, to też szukamy wolontariuszy na terenie Gniezna. Chętnych w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy ze stowarzyszeniem na adres gniezno@malibracia.org.pl, a informacje można uzyskać pod numerem telefonu 534 833 966.